Cześć, witam Was w naszym kolejnym piątkowym, luźnym filmiku. Najpierw, zanim przejdziemy do głównego tematu, to są trzy ważne rzeczy, o które muszę powiedzieć, zanim przejdziemy. Więc, pierwsza rzecz. Pytacie się, mnie, czy zrobię jakiś filmik o Iron Fistie? Nie planuję. Raczej w, w, w ogóle w najbliższym czasie, więc odsyłam Was do komikso-maniaka. On nagrał filmik Kim są co? Ty, czytać, chyba tam 50-minutowy, prawie nie oglądałem. Ale wiecie, to jest Comicsomaniaka. On zawsze podaje bardzo fajne przykłady, komiksy do przeczytania, więc zachęcam Was do wejścia na jego filmik, który macie pod ikonką i w prawym, górnym rogu. I co tam, nie wiem, pozdrówcie go tam od dymu w komentarzach czy coś. Druga sprawa to to, że o serialu Iron Fist też nie będę nic. Nagrywał, ale tutaj możecie zajrzeć na podcast, też właśnie pod ikonką i w prawym górnym rogu, w którym występowałem i kilka swoich takich uwag mówiłem o tym yy, filmiku, więc myślę, że to też może Was zainteresować. I trzecia rzecz. Mieliśmy wymyślić nazwę dla tej naszej piątkowej serii. Tam były yy, komiksy z dymem, no tam ogólnie takie w nazwach były komiksowe rzeczy, czy tam yy, paczki tam jakieś, czy coś, ale stwierdziłem, że nie. Ta, ta seria nie będzie miała nazwy, ta seria będzie miała po prostu zawsze inny tytuł yy, odnośnie tego, co się dzieje, no bo to nie jest nic stałego, to jest luźna seria, raz mam paczki do otwarcia, raz nie mam, raz po prostu mówię o czymś jak na przykład dzisiaj, czemu nie nagrywam filmików o DC i to po prostu będzie miało zawsze po prostu inny tytuł, tematyczny, tematycznie zależny od tego, od tego, o czym mówię. Więc przechodzimy do głównego tematu, czemu nie nagrywam filmików o DC? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo nienawidzę DC. Nie no, oczywiście, sporo osób właśnie z was tak myśli, to nie jest prawda, nie wiem czemu sporo z was tak żyje w takim świecie binarnym, gdzie można tylko albo lubić, albo nie lubić DC, nie, tak nie jest, po prostu u mnie to jest tak, wiecie. Mogliście pewnie zauważyć, że na moim kanale to jest tak, że nagrywam, mam bardzo dużo filmów o Wolverine, o Spidermanie i o Deadpoolu i tam się zdarzą jakiś czas takie inne, jak na np. Dark Avengers, czy o Sentrym, czy na, alkoholizm tonego Starka, ale mam zdecydowanie to top 3 postacie, które są u mnie najczęściej, to Spiderman, Wolverine i Deadpool. I czemu tak jest? Tak się dzieje, ponieważ ja osobiście nie lubię mówić o czymś, tym bardziej, tak wiecie. Sporo z was mam jest jakiegoś eksperta komiksowego czy coś w tym rodzaju. Nie, ja w żadnym wypadku nie jestem ekspertem. Jestem po prostu, no, lubię komiksy sobie poczytać i no, staram się to, co wiem, jakoś, tak wiecie, zbierać w kupę i to wam przekazywać, ale ekspertem nie jestem w żadnym wypadku, przynajmniej na razie. I. Po prostu najbardziej się znam na Wolverinie, najbardziej się znam na Spider-Manie, bo się na nich wychowałem. I najbardziej się znam na Deadpoolu, bo nim się tak też interesuje od kiedy go poznałem kilku, nie wiem, sześć lat temu. I dlatego po prostu tak, no wybaczcie, że tak często są ich filmy, ale po prostu o nich wiem najlepiej, najpewniej się czuję w tym, co o nich mówię, i myślę, że właśnie mogę o nich dużo powiedzieć. No i dlatego właśnie nie nagrywam o DC. DC lubię na przykład, no lubię po prostu, no, nie wiem, Hellblazera lubię przykładowo, yy, ale kurczę. Nie znam się na nim, nie czuję się na tyle pewnie, żebym mógł nagrywać o tym filmiki, bo jest sporo kanałów na YouTube takich powiedzmy, nie wiem, ciekawostkowych, chciałbym po prostu takich, co wiecie, co wychodzi film o Wolverine, to o nagle jakieś rzeczy o Wolverinie co nie wiedziałeś, nie wiem. Wychodzi film o Warcraftie, no to a nagle rzeczy o Warcraftie, co nie wiedziałeś. I kanały tego typu mają pewną wadę. Są prowadzone bardzo często przez osoby, które za chiny nie mają pojęcia o czym mówią, tylko albo dostają scenariusz, albo sami po prostu wpisują sobie w Google jakieś informacje o tej rzeczy, yy, gdzie mają zrobić filmik. I był taki kanał, już nie będę mówił z nazwy, bo nie chcę nikogo wytykać palcem, a nie, 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 nie subskrybujcie go, on jest głupi, nie o to chodzi, ale jest, był sobie taki kanał i po prostu yy, nagrał taki filmik yy, o Deadpoolu, by tam się jakoś pod, pod, yy, wiecie, pod hype na Deadpoola pod, podpiąć. I pierdzielił tam głupoty. Mówił tam rzeczy niby takie, które miały być jakieś takie ekskluzywne, że trzeba się nakopać w informacjach, żeby o nich wiedzieć, a to były powszechnie znane informacje i to przedstawione w stylu, że na przykład, teraz ja to, ja to nie wiem, czy taka rzecz była w tym filmiku, teraz wymyślę na poczekaniu, tak wie, wiecie o co chodzi, że na przykład... Deadpool ma własną drużynę składającą się z Deadpoolów i dam zdjęcie, wiecie, Deadpool Corps. Yy, no i, i to tak właściwie tyle. <laughs> I w tym filmiku ten gość popełnił bardzo duży błąd. Spierdzielił po prostu taką informację tak powszechnie dostępną, gdzie nie trzeba wcale się za bardzo wkładać, gdzie wystarczy wpisać w gogle nie, no, pierwsze pojawienie się Deadpoola i mu wyskoczy. No i on powiedział, że Deadpool pojawił się pierwszy raz w New Mutants z 90 roku. No, pierwsza rzecz, że mógłbyś podać zeszyt, w którym się pojawił, bo tych zeszytów jest 100. I jak ktoś by chciał wiedzieć z swojego filmiku, chciałby sobie zobaczyć no to co, to by musiał te 100 zeszytów kupić, aż w końcu trafi na ten 98. No, ciężko by powiedzieć, że to był 98 zeszyt. No, wiecie co? I ten zeszyt był w 91 roku, więc też machnął się o datę. Machnął się po prostu no, w takiej prostej informacji. I właśnie dlatego nie nagrywam filmików o DC. Ja znaczy, no ja bardzo się staram robić dokładne rysy, staram się takich błędów nie popełniać, ale po prostu nie znam się. Lubię tam sobie coś obejrzeć, no, interesuje się, ale w żadnym wypadku nie jestem i nie, nie czuję się być w takiej pozycji, gdzie ja mogę dla Was coś przedstawiać o DC. Raz na takim ognisku z takim moim kolegą sobie rozmawiałem, Robert. Jeżeli mnie oglądasz, to Cię pozdrawiam, i y, z Robertem sobie właśnie trochę gadałem o DC, o różnych jokerach, bo była właśnie drama o tym, że Jared Leto jest wcale nie jest jokerem, i po prostu sobie rozmawialiśmy o tym, jak to były różne ery komiksu, wiecie Silver Age, Bronze Age i tak dalej, i po prostu to były zupełnie inne postacie Jokera, i o tym sobie rozmawialiśmy no i na początku właśnie powiedziałem, że się nie znam na DC i po tej naszej rozmowie o Jokerach, on nam nie powiedział coś w stylu, Tomek, co ty mówisz, że się nie znasz na DC jak ty wiesz więcej o DC od y, większości osób, co mówią, że niby coś tam wiedzą ale mimo wszystko ja się nie czuję na siłach, żeby dla was coś nagrywać. Nie jestem, przynajmniej dla siebie, no nie jestem, w żadnym wypadku, nie jestem żadnym autorytetem, jeśli chodzi o DC. Jak widzicie, u mnie na półkach jest sam Marvel. Wychowałem się głównie na Marvelu, no na DC niby też, ale głównie na Marvelu i ten Marvel to jednak jest takie, wiecie, takie. Yy, moja taka jakby mo takie takie moje główne zainteresowanie yy, taki mój konik <grym> i dlatego o Marvelu głównie nagram nie znaczy to w żadnym wypadku że kiedyś nie będzie nic o DC jeżeli powiedzmy nagle się zainteresuję przeczytam wszystkie numery Hellblazer'a właśnie yy, wersję z DC i będę bo właśnie widzicie tak się nie znam że orientuję się chyba że było dwóch Hellblazerów znaczy no, yy, dwóch Jones yy, dwóch yy, Konstantinów, jeden był właśnie chyba w DC, drugi był chyba właśnie w takim jeszcze innym jakby. No widzicie, ja tego nie wiem. No bo się nie znam na DC, dlatego nie nagrywam. Dlatego nie nagrywam w filmiku o Konstantinie, no bo takiej rzeczy nie wiem, nie jestem pewny. Mógłbym sprawdzić, pewnie bym się doszukał, ale no mimo wszystko się nie znam aż tak dobrze. I myślę właśnie, że no, wytłumaczyłem się, czemu nie nagrywam aż tak o tym DC. I myślę, że to zrozumiecie, no bo ja, nie, ja, ja staram się y, być autentyczny. Myślę, że jestem autentyczny. Y, głównie dlatego, że nie robię jakichś takich filmików. Pozując na jakiegoś największego znawcę komiksów Marvela w Polsce, znam każdy. Komiks, mogę wam każdego bohatera wymienić jego pierwsze pojawienie się i rok i zeszyt. A czy no, o kilku mogę powiedzieć. Akurat zapamiętuję te postacie, których teraz filmiki nagrywam, ale no nie jestem taką osobą. Ja to, się, ja to wszystko się dopiero uczę. Właściwie moja wiedza się, no, się zwiększyła chyba o komiksach dwukrotnie, od kiedy zacząłem nagrywać te filmiki, bo ciągle się coś uczę. I to jest właśnie fajne, bo... Niby z jakąś wiedzą zacząłem ten kanał nagrywać dla Was i coraz więcej się uczę, i uczę jeszcze więcej i więcej. Aż w końcu może moja wiedza się poszerzy, właśnie o DC. Bo czemu nie? Bo tam się tyle tego dzieje, tyle właśnie było tych restartów i wszystkiego, że. No, ja tego nie ogarniam po prostu. Nie, znaczy, no, nie interesowałem się, po prostu, ja bym do, do tego przysiadł i się dowiedział, to pewnie bym ogarnął. Ale jest o wiele więcej osób, które na, na pewno znajdziecie kogoś. Na YouTubie. Ja nie wiem, nie oglądam, ale podobno Uncle Mruwa. Yy, nagrywa o DC? ja nie wiem, nie mam pojęcia nie oglądałem go, tak po prostu yy, się za zapytałem teraz kolegów przed nagrywaniem tego w Miku, czy ogarniają kogoś, kto nagrywa DC, więc jest podobno Uncle Murwa, nie wiem jak on aktywnie wrzuca nie wiem ile on ma o DC, ale podobno się właśnie na tym bardzo zna, więc mogę was odesłać do niego, nie, nie obiecuję że jest super, nie wiem po prostu ale tak mi koledzy powiedzieli przed nagrywaniem żeby że jest taki Uncle a i się zna na DC bardzo yy, sami sprawdźcie może się zna super, może się nie zna, nie wiem, ja po prostu nie wiem, ale jeżeli się zna, to nie wiem, pozdrówcie go ode mnie, <laughs> nie wiem, pozdrówcie, może sympatycznego gościu, nie znam. I myślę, że się tak w miarę wyjaśniłem, no, u mnie widzicie sam Marvel, Marvel to, ja się wychowałem na Spider-Manie, wychowałem się na X-Menach i tak głównie mnie właśnie do tego ciągnie... I no, bardzo to lubię, bardzo się najbardziej tym interesuje I tak wiem, ciągle spider spaj... Cio... ciągle teraz ostatnio Wolverine, ciągle Deadpool. No, myślę, że rozumiecie, czemu jest Wolverine, bo premiera Logana. No mam tutaj, staruszka Logana, akurat jeszcze do filmiku o Old Man Logan. I wiecie co? Ja będę miał, może kojarzycie w kinach, są te takie jakby tekturowe, nie plakaty, ale takie, wiecie, stojące, co się tekturowe, duże, co promują filmy i ja takie coś sobie załatwiłem i czekam na to, będę miał może za dwa tygodnie to jak wiecie, jak się skończy już promowanie filmu Logan i wtedy właśnie jak już to będę miał to nagram filmik o ciekawostkach z planu Logan, będzie fajnie, czemu nie, będę miał wielkiego Hugh Jackmana stojącego za mną, więc ludziska to by było na tyle, myślę, że rozumiecie czemu nie nagrywam zapraszam was jutro na pierwszy komiks o ant -Manie. zapraszam was w niedzielę na ostatnią część Old Man Logan i w poniedziałek być może będzie loot crate więc spodziewajcie się loot crate'a w poniedziałek dzięki za uwagę do usłyszenia jutro cześć